Witajcie na kanale Kwasogranie. Dzisiaj rozpoczynamy karierę menadżera w WM-ie 2020. Wybieram Fortunę pierwszą ligę, zagramy Rysowią Rzeszów. Zobaczycie, jakie jeszcze ligi wybrałem. Jest to angielska, bułgarska, chorwacka, czeska, hiszpańska, holenderska, polska oczywiście, Rumunia, Słowacja, Węgry, Włochy. To są niektóre wybrałem. Nie będziemy się rozwodzić, ile lig w poszczególnych krajach zostało wybranych. Na ten moment zabieramy się za prowadzenie Rysowi Rzeszów. Jak widzicie, prognozowane miejsce ostatnie. Mam nadzieję coś zrobić z tym klubem pozytywnego. Ostatni raz prowadziłem ŁKS Łódź. Jak pamiętacie, możecie wrócić do tej kariery. Ona gdzieś jest tam zawieszona. Spróbuję teraz poprowadzić Rysowie Rzeszów. Startujemy przy pracy z zespołem. Niedzielny piłkarz, licencja trenerska. No, niech będzie C. Niech reszta zostanie jak najbardziej. Zacznij grę. Oczywiście będzie zapis. Dobra. Rysowia Rzeszów, witamy. 31-letni trener, jak najbardziej dalej. 1905. No, skład, który tutaj, raport o zespole, najlepsza jedenastka. No, potem przyjrzymy się, jak będzie wyglądał pierwszy skład, czy taki zostanie. No i nasze wymagania odnośnie tego sezonu. Plan pięcioletni, nie przekraczaj budżetu płacowego, dzielna obrona przed spadkiem, pracuj nad utrzymaniem pozycji Fortuna, ok, pracuj nad utrzymaniem, ugruntuj pozycję, czyli w ostatnim piątym sezonie, jakby, no, żeby jakby zbudować drużynę, która będzie stawiała czoło innym zespołom w tej pierwszej lidze bez problemów. Zaplanowane spotkania. Damy wyślij dzisiaj wszystkie. Dobra. Tak. Zaplanować konferencję prasową. Robimy zapis. Franek Kole po raz kolejny przejmuje jakiś zespół. Tym razem będzie to Rysowia Rzeszów. Jedyne, o czym wspomnę, zaczynamy troszkę inaczej tą karierę ze względu na jakby ograniczony czas grania. Tutaj prowadzę karierę i w FIFA 20 i w FM-ie 20 zaczynam. Zagramy na otwartych statystykach, zastąpimy sobie trochę ten scouting, będę też sam wyszukiwał zawodników, którzy będą przydatni do zespołu, tak zwane korzystanie z jakiegoś notatniczka, będziemy przeglądać raporty scoutów, no troszkę się ta gra może zmieni, będzie troszkę łatwiejsza, no ale jak to mówią, no w akcji ruszamy po prostu do przodu i mam nadzieję, że i tak przyniesie dużo radości granie nawet w ten sposób. Wprowadzenie do taktyki. Tym się zajmiemy potem. Spotkanie na temat strategii klubu. Zaakceptuj obecną strategię. Przygotowania do zespołu. Tutaj mamy sparingi z drugą U18. Pomijanka, Nowa Wieś, Spiska, Motolubin, Stropkow, Lechia, Tomaszów. OK. Przedsezonowy raport kondycyjny. Piłkarz w świetnej kondycji. Super. Po Celtiku, jasne. Główny scout, tutaj się przyjrzymy zawodnikom, którym będziemy mogli sprowadzać. Szacowane koszty Łukasz Cięciala. No, zobaczymy, jaki mamy budżet i jak to będzie wyglądało. No, na początku też musimy ocenić drużynę. Liderzy, Tomasz Adamski, ok, do Centrum Medycznego. Obejrzyj wprowadzenie do taktyki, ok, raport zespole, wprowadzenie do dynamiki, dynamika, no w sumie możemy te wprowadzenia pominąć na ten moment. Dobra, przejdźmy dalej, wprowadzenie do składu, kapitan, tak jak mówię, do szkolenia, porady, super, lecimy dalej, media społecznościowe,
Od razu jest pierwszy mecz towarzyski z Resowią, ale tak jak mówię, wpierw zatwierdzam tą kary. Wpierw zobaczymy, jak wygląda skład, jak się ci zawodnicy prezentują. Wojciech Daniel, 32 lata, chwytanie, refleks, okej, zwinność. Możliwe, że to będzie nasz podstawowy bramkarz. Jest też Paweł Lakotka. Musimy zobaczyć, na jakich zawodników, no trochę tych bramkarzy mamy, Ignaty, może kogoś uda się wytransferować. Tutaj jest młody zawodnik Zapytowski, Marcel, który może konkurować nawet z naszym Wojciechem Danielem. No, myślę, że może być, może to ten Marcel Zapytowski będzie naszym pierwszym bramkarzem. Chyba tak bym na razie stawiał. Zobaczymy. Dawid Kubowicz, środek, ok. Szybkość, no, krycie, odbiór, dobra. Sebastian Zapala, Ciągrołów, Wigry, Suwałki, Stal Mielec. Na pewno Sebastian Zapala z Kubowiczem chyba będą naszymi środkowymi obrońcami. Z podstawowego składu jeszcze jest Konrad Domon. Też środek, ale tutaj może być defensywny, Resowia, defensywny pomocnik, więc zobaczymy. Raczej na zmianę zawodnik. Prawy Mateusz Kantor, ok. Prawy był też, tutaj jest prawy lewy, Holender, Simon Losi, z The Hague, no i z Feyenoordu, ciekawy zawodnik. Rafał Mikulec, lewa strona, prawa, lewa, ok. Oj, coś tutaj nam przeskoczyło. Jest płatek, środek. Mateusz Wasiluk. No, wydaje się mi, że już chyba wiem, kto będzie grał w podstawowym składzie. Tutaj prawa strona, Adamski, okej. Okay. Napastnik, no. Lewy ofensywny Hebel, spoko. Prawy ofensywny Czernyż, spoko. No i napastnicy. Szymon Ferent. Rogalski. No. Dawid Rogalski. Może to będzie, może to będzie zawodnik, który podbije serca naszych. Bartłomiej Buczek, druga liga Resowia, ok. Kamil Twardowski. No, na pewno będą musiały być jakieś uzupełnienia składu, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz przejdźmy do naszej taktyki. Gra skrzydłami tutaj wydaje mi się jak najbardziej 4-4-2. Zagramy na razie z skrzydłowymi wysuniętymi. Mentalność na razie chyba standardowa. Potem zobaczymy, jak to będzie się zmieniało. No i teraz musimy wybrać piłkarzy, którzy będą. I tutaj tak, Marcel Zapytowski. Tak jak mówiłem, to będzie nasz podstawowy bramkarz. Boczny obrońca prawy, boczny obrońca prawej, tutaj Simon Loszy zostanie wybrany na tą pozycję. Okay. Wybór piłkarza, środkowy obrońca, tak jak mówiłem, Sebastian Zalepa z Dawidem Kubowiczem. Tutaj jakby zgadzamy się z tutaj Smolosz, prawa, Rafał Mikulec, ale może zrobimy tak, że Rafał Loszy tutaj będzie Mikulec, a tutaj na lewej zagra Loszy.
Chyba tak. Prawy na razie Szymon Kalaniec. Płatek, Rady. Płatek. No i teraz ja bym dał Czernysza, a na lewą stronę Hebel. Dobra, no i napastnicy. Jest Dziubiński i jest Buczek. I tak, na razie to zostanie, ale musimy wybrać jeszcze zawodników. Czyli tak, Wojciech Daniel. Tutaj myślę, że ukryj wyjściową jedenastkę. Myślę, że tak. Kantor. Albo zrobimy tak. Szybki wybór. Wybierz puste pozycje. Dobra. Wrzucił nam resztę piłkarzy. Myślę, że my tak na będziemy mogli na te pierwsze mecze sparingowe zagrać w ten sposób. Porady, spotkanie z piłkarzami, przywitanie z zespołem. No. 22 zawodników. Okej. No niestety nie wszyscy zadowoleni. Dobra. Szkoda, że nie wszyscy zadowoleni. Będziemy zaraz, przejdziemy do spotkania z dziennikarzami. Dajcie mi jedną chwilkę. Pewnie nie grałem w menadżera, że pozapominałem, co gdzie się znajduje. Ruszamy do konferencji prasowej. Okay. Skąd tak jest. Dobra, i teraz zobaczymy, co najważniejsze jest. Jak prezentują się kontrakty, kiedy wygasają? Jak widzicie, Sebastian Zalepa, Twocie Daniel, no, niedługo te kontrakty wygasną za rok, więc musimy. To jest zawodnik, którego chciałbym od razu zakontraktować na dłużej. I teraz tylko jedną rzecz jeszcze sprawdzę.
transfery. Jak my stoimy? Pozostałe 157 i dostępny budżet ponad 7 tysięcy. No, dużo to nie jest, ale tak mówię, są zawodnicy, którzy musimy przedłużyć kontrakty. Początek kontraktu daje podwyżkę 11 tysięcy miesięcznie. Sfinalizuj. Dobra. No i teraz tak. Jakim jest obecny kontrakt tego piłkarza? 13 500 miesięcznie, jeden rok. Kurczę, w ogóle czy my będziemy w stanie zrealizować wszystkie. Dobra, spróbujmy. Te 20 tysięcy, ile tu mamy? 10 maksymalnie, ale przekraczamy maksymalnie dopuszczoną przez zarząd. No. No ciekawie, ciekawie, czyli nie jesteśmy w stanie maksymalnie 10 500, tak jakbyśmy zmniejszyli troszkę budżet płacowy, budżet transferowy, to czy troszkę nam pójdzie 13, jeszcze dostosujmy. 13,25, no więcej nie będzie, zablokujmy to, zobaczymy. 19, spróbujmy. Dobra, udało się na 13, roczne podwyżka przekracza. Usuń wyłącz negocjacji. Zaproponuj jeszcze. No i dobra, udało nam się, sfinalizowaliśmy ten kontrakt. No i było ciężko. Zobaczmy, Sebastian Zaleta, no to też jest ważny piłkarz, 29 lat, Tigry Suwałki, stosunkowy kontrakt, gwiazda, sfinalizuj 6,5, 11 płaca, obecny kontrakt 9700, no, zobaczmy, dycha, dla nas każdy. Zakończ, ok. Dziubiński, nasz Dziubiński strzelec, 8 bramek w Stali Stalowa Wola. Zobaczymy jeszcze Dziubiński Wasiluk, młody Wasiluk, raczej do sprzedania zawodnik. Wydaje mi się, że raczej wystawimy Wasiluka na listę transferową. Zobaczmy, jak to pójdzie nam dalej. Adamski prawy, no na razie zobaczymy też, nie chcę od razu mówić, że przedłużymy, patrzę raczej na zawodników, którzy są w pierwszym zespole, w pierwszej drużynie, czyli ten Dziubiński, no możliwe, że zostanie przedłużona z nim sytuacja, ale wróćmy na razie do działu scoutingowego. Jest Łukasz Cięciała. Dobra, na niego nas nie stać. Jest Łukasz Suchocki. Podania, dośrodkowania, Jeziorak, czwarta liga, odrzucamy. I teraz piłkarze, wyszukiwanie piłkarzy. Tak jak mówiłem, troszkę sobie ułatwimy. Będziemy takim menadżerem, scoutem. Trochę przeszukamy sobie rynek. Status kontraktu wygasły. Klub, status wygasły. No chyba nam tyle pozycja, że dodamy pozycję. I tak, na jaką pozycję? Na pewno spróbujemy pozyskać napastnika. Zobaczmy, czy jest jakiś wygasły napastnik, wykończenie, dribbling. Ci zawodnicy, którzy są wyszukiwani na pewno na spuszczenie połomice, to nie są zawodnicy, którzy mogą być powołani od razu do kadry, ale jest tutaj, patrzcie, Gruzin, gra w kadrze, obecnie Dinamo Zagrzeb, trzecia liga. Nie wygląda źle. Zaprosimy go, spróbujmy, zobaczymy, czy przyjmie testy dwutygodniowe. Jeszcze nie chcę podejmować decyzji, teraz przejdźmy do pomocników. Może w ten sposób sobie wysortujemy pomocników. Tutaj Paweł Herman wygląda ciekawie. 27 lat. No, a może nie. Tak mówię, pewnie
Słowak Martin Adamec z Wigry Suwałki. No, jest okej, wydaje mi się, spróbujemy tak samo go zaprosić na testy dwutygodniowe, zobaczymy, co powie. Mam nadzieję, że w tym czasie tutaj Ukrainiec, Irliaki, grupa czwarta, prawy, lewy, myślę, że mamy, prawy mamy, lewy pomocnik, ale pójdźmy ofensywny i tutaj liczą się dla nas, będą dośrodkowania, Patryk Pękala, młody zawodnik, nie. Karol Mackiewicz, 6-7 miesięcy, no fajny zawodnik, ale kontuzjowany, no i raczej no nie chcielibyśmy mieć zawodnika na kontrakcie, który nie będzie nic wnosił do gry zespołu. Łukasz Struk, może się okazać tak, że nie pozyskamy żadnego zawodnika. Zobaczmy na obrońcę lewego, przejdźmy sobie teraz na statystyki defensywne, odbiór podania, Kacper Wojciechowski. Może być tak, że po prostu nie pozyskamy nikogo, no też Pawlo Magankow, dobra, Spruch Łożów, defensywny pomocnik prawy. Tak mówię, może być tak, że nie pozyskamy żadnego zawodnika, ale tylko przyjrzymy się możliwościom pozyskania. Robert Sulewski. Spróbujmy go zaprosić na testy. Obrońca prawy 2 tygodnie. Zobaczymy, jak w ogóle ci zawodnicy się przekonają do tych testów, czy coś z tego wyniknie. Obrońcy środek, wydaje mi się, że tam mamy zawodników na środek, ale tutaj Maciej Portasiński wygląda ciekawie. Grał w Wieżycy, dobra. Jest Damian Pietroń, 35 lat. Stal Kraśnik. Konrad Bąk. Radziąków. Kamil Maternik. Kamil Dąkowski. To jest zawodnik chyba Świt Legia Warszawa. Tak. Pamiętam tego zawodnika Kamila Dąkowskiego. 25 lat. Rafał Pietrzewicz. No tak mówię, no może być tak, że nie kupimy ten jeden napastnik. Ten jeden napastnik nam wystarczy. Wydaje mi się, że to będzie fajne uzupełnienie składu. Jeszcze przyjrzymy się tym mocnikom środkowym. No nie ma tu tego za dużo. Paweł Herman Adamec. Zawodnicy, którzy mogliby uzupełnić nasz skład. Sebastian Zawczy Kraj, Unia Tarnów. No, zaprośmy na testy dwutygodniowe. Zobaczmy, jak to się sprawdzi. I teraz zobaczmy nasz dział scoutingu. Jak tutaj sobie nasi historia, główny scout, raporty, zadania, następny rywal, ok, raporty, zobaczymy, jakich zawodników znalazł. Znalazł Radosława Machniczaka, prawa strona, Cięciala, to był ten drogi zawodnik, tutaj jest bramkarz Czech, środkowy zawodnik Fortuny, Kotrek, ok. Na ten moment nic ciekawego, ale przejdźmy tak samo do wyszukiwania piłkarzy. I teraz dajmy warunek status transferowy. Zobaczymy, jacy piłkarze są wystawieni na liście. A nie jest jeszcze okienko otwarte, więc nie będzie. A czy dużo nam zmieni się, jak rzucimy bez kontaktu? No niedużo, nieduże zmiany. Martin Damec, Herman
No, zobaczymy. Ten Ukrainiec jeszcze w miarę z motoru Lublin. Wróćmy zatem do naszego składu. Mamy wybrany skład, naszą podstawową jedenastkę piłkarzami, którzy mam nadzieję będziemy zdobywać punkty w lidze. Dawid Rogalski. Teraz sobie szybko przejdźmy, bo tak, jest z nami bramkarz Lakota i on zostanie. Proponuj klubom ofertę wypożyczenia. Miesięczna opłata wygra, no to damy po 5000. Proponuj klubom. Zobaczymy, czy ktoś będzie chętny. Jest tak. Teraz wróćmy do kontraktów na informacje ogólne. Zobaczmy, i mamy tak bramkarza, środek Konrad Domon, na środek jest obrońca, Bartłomiej Wasiluk, pomocnik, Radul Kanon, to jest pomocnik ofensywny, ok, Matusz Kantor, no, przydałby się na pewno nam zawodnik, Kamil Twardowski, jeszcze właśnie pomocnik, środek na pewno. Może ten napastnik Gruzin nie byłby taki zły. Obrona, wydaje mi się, że no, jest Konrad Domon na środek jak coś, więc może uratujemy może jeden obrońca jak najbardziej. Byłby mile widziany w naszym zespole. Rozgrywki, skąd informacje o klubie, strategia, stan finansów. Dynamika skład. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy pierwsze mecze Resowia akceptował na mocy? OK. Adamec zaakceptował na 2 tygodnie gotów do testów. Super. Pierwszy mecz. No i teraz tak, taktyka. Zobaczmy na kalendarz. 29. No, czy my się zmieścimy? No, zobaczymy. Tak, zgłaszamy ten zespół. To będzie podstawowy nasz skład, który wystąpi. No i lecimy. Kowalski, Moldoch. No dobra, szatnia. Rozmowę bez rozmowy motywacyjnej. Rozpoczynamy. I teraz jedyną rzecz, którą musimy ustawić. Szybkość meczu między skrytami, szybkość ważne wydarzenia. No, wydaje mi się, że tak. Tylko kluczowe wydarzenia. Może zróbmy. No, chyba tak. Chyba na ten moment. Zobaczymy, jak to będzie. Ma też na tę stronę paruje szał. No i teraz zalepa do Dziubińskiego, Buczek i prawie udało się zdobyć bramkę młodym zawodnikom z Resowi Rzeszów. Gnatek wybija, może któryś zawodnik z młodego zespołu przejdzie do pierwszej drużyny. Zobaczymy. Kubowicz wyrywa do Zapytowskiego. No, zobaczymy, czy będzie jakaś z tego akcja ciekawa. Czernysz, Dziubiński, Kalniec. Dobra piłka tutaj do Hebla. Hebel, który raczej przedłuży kontrakt. Teraz Płatek, jest Loshi i Buczek zdobywa bramkę, pierwszą bramkę za kadencji Franka Kolea. Bartłomiej Buczek, a jednak nieustanny, jednak był na pozycji spalonej, ale zobaczmy to jeszcze raz. Tak, była pozycja spalona. Szkoda. No, tych strzałów, jak widzicie, nie ma za dużo. Akcja teraz Losiego znowu. Widać, że na ten moment pierwsza drużyna przeważa w tym meczu, aczkolwiek nie jest jeszcze to co bym chciał. No tak, faktem jest to dopiero pierwszy mecz Riser. Czyżby drużyna U18 odpowiedziała teraz groźną akcją? Zlepa, Kaliniec, Daszyk, Kowalski. Piękny strzał. No i mielibyśmy
bramkę dla drużyny 18. Jak widzicie statystyki strzały, więcej strzałów oddało RS-owi Rzeszowu 18. Teraz już porówno 5 wychodzą lekko na prowadzenie, ale wydaje mi się, że na razie zespół 18 walczy jak równy z równym. No, musi być to przełamanie Buczek. Myślałem, że tutaj uruchomi Hebel. Dobrze do niego właśnie piłka. No i teraz czy uda się Kubowiczowi dobrze dograć do Buczka znowu? Buczek bardzo aktywny, zdobywa bramkę i czy tym razem będzie spalony, czy bramka zostanie uznana? Zobaczmy to jeszcze raz. Nie, chyba nie było pozycji spalonej. Chyba mamy pierwszą bramkę dla Bartłomieja Buczka. Tak jest, doszedł do piłki, wyprzedził obrońców, zdobył bramkę i w końcu RS-owi Rzeszów prowadzi w tym meczu. Aczkolwiek no, 34 minuta, dopiero pierwsza bramka. No, nie wygląda to dobrze. Myślałem, że spokojnie sobie poradzą ci zawodnicy z zespołem 18, a tutaj o, i będzie chyba rzut karny. Muszę jeszcze właśnie ustalić zawodników, którzy będą wykonywać stałe fragmenty. To jest też ważne. Gdzie jeszcze nie przeszliśmy przez to. 2-0, 34 minuta. No dobrze, jest ok, jestem zadowolony na ten moment. Mam nadzieję, że jeszcze tych bramek troszkę padnie. Jest to pierwszy mecz. No i zobaczymy, jak nasi testowani sprawdzą się w klubie w kolejnych startach. Kolejna akcja. Hebel dośrodkowuje. Buczek, no jak widzicie, Buczek chyba jest jednym z aktywniejszych piłkarzy w tym meczu. Daje się wszystko, wysoka ocena na pewno będzie po meczu. W drugiej połowie wydaje mi się, że zostanie troszkę, będzie zmiana w zespole. Nie wszystkich zawodników, ale na pewno kilku zawodników zostanie zmienionych. Teraz Platek chciał odebrać piłkę, nie udało się. Pod stolak, dobra piłka Kobylaka. Fabianowski U18 będzie atakowało i czyż by zdobyło bramkę? Nie, Kubowicz, zalepa, no na razie Zapytowski, na razie bardzo spokojnie rozgrywa drużyna RS-owi z pierwszego składu. Dziobak, jest zalepa, jest Czernyszyn. Dobrze rozwija się ta akcja prawą stroną. Kalaniec, dobra piłka do Mikulca. Mikulec będzie dośrodkowywał, podniósł głowę, zobaczył w polu karnym Czernysza, do którego do niego trafiła piłka. Płatek, jest Buczek i to znowu on zdobywa bramkę na 3-0. Trzecia bramka tego zawodnika. No tak, mówię, to będzie na pewno zawodnik, który będzie grał pierwsze skrzypce w naszym składzie i mam nadzieję, że reszta zawodników, ten Dziubiński mnie martwi, no, że nie dostaje piłek, no szkoda, szkoda. W drugiej połowie zmienimy troszkę taktykę, pójdziemy bardziej ofensywnie, spróbujemy zagrać troszkę bardziej odważnie. W szatni rozmowa motywacyjna. Jestem bardzo zadowolony z rozwoju sytuacji i teraz tak, piłkarz, podsumowanie, rozmowa, boisko. I teraz dokonamy sobie zmian. Myślę, że możemy je tak przeprowadzić. Aczkolwiek wolałbym taktyka w ten sposób to zrobić. Tak, Kamil Radiu wejdzie za Płatka. Tutaj Twardowski, muszę zobaczyć, czy Twardowski? Nie, chyba Rogalski. Też nie, tu był nasz zawodnik Szymon Ferent wejdzie za Buczkę i teraz Adamski na prawą stronę za Czernysza, mało aktywny Czernysz w tym spotkaniu i Konrad Domon za Zalepę na ten moment. Lokota zostaje, Gnatyn zostaje. A może też zmienimy Zapytowskiego. Rozpoczynamy drugą połowę. Zapytowski, Ferent.
Zapytowski, Platek, Czernysz, Buczek, Zalepa to są zawodnicy, którzy zeszli. A i mówimy o tym, że musimy zmienić na bardzo ofensywną grę. Hebel, dośrodkowanie i Kubowicz, nie, Konrad, Kubowicz, uderzenie do obrony 4-0 dla drużyny Resowi. Hebel, dośrodkowanie kolejne, Dziubiński w końcu, ale nieuznany, był na pozycji strony w końcu, może jakieś małe przełamanie, zobaczymy, może ta gra ofensywna przyniesie korzyści w tej drugiej połowie i tak właśnie będziemy, może tak będziemy próbowali wyjść w drugim spotkaniu. Widać, że tych ataków jest coraz więcej. Radio Loshi chciałbym właśnie grać ofensywnie, otwartą piłkę, żeby ci zawodnicy mogli się wykazać. Ferent, dobra piłka do Radiu. Kamil do Ferenta. Ferent już zmierza w pole karne. Dośrodkowanie, ale zablokowane. Loshi jest blisko koniec. Jest Radiu. Jest Adamski, który wszedł po pierwszej połowie na boisko. Dobre dośrodkowanie do Dziumińskiego. I Hebel pokonuje bramkarza 18. Mamy 5-0. Jest to dobry wynik jak na pierwsze spotkanie pod wodzą Franka Kole. Widać, że zawodnicy tych komentarzy są zainteresowani, że przechodzą bok meczu. Jednak wydaje mi się, że pokazują się z dobrej strony. Polecenia dla drużyny. Teraz może rzucimy podania w pole karne albo strzały z każdej pozycji. Wypróbujemy taką metodę. Zobaczymy, jak wyjdzie w tym spotkaniu. Teraz wspaniały gol. Hebel pokazuje kibicom, na co stać. No, było dobre uderzenie. Jest 5-0, kolejna akcja, Mikulec, Adamski, Mikulec, dośrodkowanie, Hebel i niestety nad bramką. Dobiega już 80. minuta, ten mecz za niedługo się skończy. Potem prześledzimy sobie zawodników z 18, zobaczymy, jakie oceny dostali. No nie, na razie ta gra może się podobać, bramki są, ale nie jest to jeszcze to, czego oczekiwaliśmy. Dobra piłka teraz Kubowicza do Daniela i Dziubiński, akcja w drugą stronę. Cyrwes przechwytuje podanie. Zobaczmy na ten moment, jak wyglądają. Jest Rogalski, może za Dziubińskiego na ostatnie minuty. Wasiluk, Rysowia. Rzeszów zdobyła bramkę, ale nieuznana. Zobaczmy, jak to się stało, kto dopuścił do tego. No spalone jak nic, ale dobre wrzutka CMS-a do naszego zawodnika. Kupowicz wygrywa dzisiaj wszystkie piłki. No i dobrze, dobrze, jestem zadowolony. Tak jest. 19 strzałów, 5-0, pierwszy sparring, celne strzały 11. Bartłomiej Buczek, 3 bramki. Przejrzymy sobie tylko zawodników z U18 na szybkości. Cyrmes to był ten 15-latek. Raczej Krystian Fabinowski, jak widzicie. Ci zawodnicy raczej nie być z tego nie będzie. Ok, nie ma sensu. Rozmowa motywacyjna. Super, jestem zadowolony. Tak jest, tak muszą utrzymać. No i czekamy na testy naszych zawodników.
Nasi trzej testowani zawodnicy są. Zobaczymy, czy któregoś z nich pozyskamy. Zapraszam na kolejne odcinki z kariery z Resowi z Rzeszów. Na ten moment. Okej. Na ten moment dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.